Chciałem wam pokazać, jak to wyglądało, ale teraz padło gdzieś tu. Bardziej jesienny klimat, można powiedzieć. Tak jak mówiłem, dzisiaj zacznę trochę z inszej strony. Strony leśnej, takiej drzewa. I powiem wam, że dzisiaj tak wieje. Wziąłem drona, mówię, polatam akurat. Chyba metr nad ziemią, to może tak. I powiem wam ciekawostkę, zobaczcie. Tutaj, o tu, stroiłem wykrywacz. No tu wszedłem i tu stroję. I dostroiłem wykrywacz, bo tu jest czyste miejsce i tu miałem sygnał. I zgadnijcie, jest moneta od razu. Rzadko się tak zdarza, prawie się nie zdarza. Ale mnie się dzisiaj zdarzyło i to będzie fenol z cesarstwa na pewno, bo on tak bił. Na 14 na Equinoxie to jest albo drucik, albo jak fenol w tym przypadku. I mam w pierwszej sekundzie dosłownie monetę. Fenol na 100%, także ja pierdzielę. No i do następnego dołka. Patrzcie, tu mam kolejny sygnał, drugi obok. Ciekawe. Dobra, jest tutaj, z brzegu. O, już widzę, że to chyba jakieś śmiecio. Proszę bardzo. O, no dobra, to jest śmieć. Tym razem wydzwoniłem sobie podstawkę od żołnierzyka. Gdzie ona jest? O, tutaj. A już myślałem, że jakaś ta spinka do mankietu, bo tak jeszcze noga mu została. No. Coś tu się dzieje, powiem wam. Czekajcie, może ten żołnierzyk jednak tam jest. W tej dziurce. O, nie, nie ma. Dobra, do następnego dołka. Kurde, wieje to, powiem wam. Leci z tych drzew. Strach tu chodzić. Ale to nic, bo ja mam kolejną monetę, zobaczcie. 13. Jakiś zajazd, ale jest. Kurde, musiałem się trochę podocierać. Jest kolejne cesarstwo, dwójeczka, ale czemu nadawała taki słaby sygnał, powiem wam, nie wiem, nawet na wierzchu. Jest dwójeczka na pewno podjechana, ale jest. Także bez fenoli to dzisiaj na pewno nie wrócę. Całkiem możliwe, że tu będzie kolejny fenol. Albo coś podobnego. Tamten był tam obok, nie? Tutaj o. Dobra, jest tutaj coś. Kurde. Jeszcze nie wykopałem. Co to? To nie to. Pierdolę.
Kurde. Ciężko było namierzyć, bo to takie kółko. No kurczę, szkoda. Ciekawe co to, świeci to gdzie niegdzie. No dobra. Powiem wam, że jest kolejna chyba krągłość, bo ja widzę tu rant. Popatrzmy co to będzie. Ale guzik to chyba jest taki dziwny. Tak. Kurde, złoty guzik. Ale zobaczcie, co to za guzik jest. Tu są dwie dziurki. Fajnie biło, powiem wam, tak na Weimarka. Pierwszy raz taki guzik widzę. Nie wiem, czy on ma tam jakieś napisy? Czekajcie. Nie, no nie ma żadnych sygnatur, nic, tylko tak o. Dobra. Do następnego dołka. Możliwe coraz małej wum. Śnieg mi się umiesz też do ofie. A da, Lukasz, idź. O. Śnieg mam już post. Ha, ha, ha. Zmieniłem. Zmieniłem lasek na pole, ale tutaj tak wieje, powiem wam, tragedia. Ale jest pierwsza krągłość, zobaczcie. O, ja już wiem co to jest. Ludowa. 5 groszy. A myślałem, że grosz. 50 chyba. Czekajcie, 58? No tak. Pozdrawiam wszystkie 58 roczniki. Bądźcie zdrowi. No i tyle, to najważniejsze. Pozdrawiam was. Chciałem wam pokazać jak to wyglądało, ale teraz padło gdzieś tu krągłość w tej ziemi. O, tu jest, tu. O. No, ale to jest guzik. O taki. No i dobra, mamy guziki 2 już, monet 3, jest jedna do normy, brakuje, ale zaraz pewnie wpadnie. Tragedia. Wieje, nie wiem czy będziemy słychać, ale kucnę to może trochę mniej, w co wątpię. Powiem wam, że mija z 1,5 godziny. Po prostu już tak byłem znużony, mówię, idę do domu. 1,5 godziny nie ma nawet jakiegoś tam fajnego sygnału. Aż do tego momentu też nie był za fajny. Ale jak wyrzuciłem ziemię, to tu widzę, zobaczcie. O, okrągły kształt. Pewnie guzik będzie. A może i nawet nie guzik. Co to jest? O, jakaś taka kopułka tylko. No, mówię, nawet taki nie był
obiecujący dźwięk, po prostu nie ma nic. Dzisiaj fajnie się zaczęło, no od razu pierwsze strojenie wykrywacza Moneta, to nie wiem nawet co to jest. Nie wiem, czy z tego będzie w ogóle dzisiaj. Dobra, jakby co, to ja idę do samochodu i zobaczymy co po drodze będzie. Wysoko to biło. Jakbym miał obstawiać, to PRL-a obstawiam. No i to będzie PRL. Znowu dwa, nie, wtedy było 5 groszy, a teraz mam 2 grosze. Czwarta moneta. Norma! Tak właśnie wieje. A tutaj muszę zrobić ukłon w stronę Antoniego Pietkiewicza, bo mamy 2 grosze z 49 roku. Więc Antoni, pozdrawiam ciebie, dawno nie było. Tak mnie się wydaje, jak patrzę do tyłu, że dawno właśnie nie było. Chociaż nie, był jakiś tam grosz po drodze gdzieś. Ale to wieje. Dobra, powiem wam ostatnie 150 metrów i się żegnam. Może coś wpadnie jeszcze, zobaczymy. A wieje, powiem wam, normalnie szok. Padłem na kolana. Było to, co było. Ja już robię podsumowanie z kabiny młodziadka, bo tu jest cichutko. Z ciekawostek powiem wam, że młodziadek ma swoją ostatnią prostą, bo niestety na przeglądzie powiedział, że już nie podbije. Zardzę, bo tak technicznie to on, wiecie, jeździ normalnie, wozi mnie na te wykopki cały czas, czy mróz, czy plus, czy deszcz, czy co. Tylko po prostu powiem wam, że koszt naprawy tej rdzy, tych blach, wymiana, to chyba przerosłaby koszt całego samochodu, także będzie jakiś inszy młodziadek, na pewno młodszy od młodziadka, ale też dziadek na pewno. Także słuchajcie, takie wykopki, po prostu dzisiaj takie normalne wykopki, można powiedzieć. Żadnego wow nie było, 4 monety, norma zrobiona, 2 PRL-e do 2 fanoli i tyle, jakieś tam guziki. Nie przedłużam tego, pozdrawiam was gorąco, dziękuję wszystkim, którzy dobrnęli do tego momentu. Tym, którzy przewinęli to słuchają, też również wam dziękuję i zapraszam was po prostu do następnego filmu, nie? Albo następnej części, bo jeszcze nie wiem ile z tego wyjdzie. Jak wyjdzie więcej jak 10 minut, to będzie jedna część i tyle, także dziękuję wszystkim. I na razie, trzymajcie się.